Ziemia musiała czekać na pług, aby brakowało siewcy czy też zniwiarza. Nie może być tak, aby nasza ziemia leżała odłogiem. Ziemia bowiem, pozbawiona uprawy, zaczyna dziczeć, staje się nieprzyjazną człowiekowi. Podobnie zresztą jak i ludzie. Gdy przestają się troszczyć o własne sumienia, również na swój sposób dziczeją, my to czujemy. Z tym się spotykamy, to wreszcie odkrywamy w sobie samych, w naszym otoczeniu, w słabości współczesnych rodzin, w kruchości w wzajemnych więzi, także tych małżeńskich. Skoro może tak się dziać. To ze zrozumieniem zastanówmy się nad bólem, jednocześnie radą, pochodzącymi od Norwida. Och, poeta się martwi, nieskończona jeszcze dziejów praca, nie przepalony jeszcze glob sumieniem. Mądry jest nasz Norwid. Do tej mądrości chętnie sięgał Jan Paweł II. Nam natomiast trudno zapomnieć że to są pierwsze dożynki które świętujemy po beatyfikacji naszego papieża a w duszpasterstwie ogólnym przeżywamy rok komunii z Bogiem. Tymczasem można porównać beatyfikację do dożynek. Dożynki do beatyfikacji w jednym i drugim wypadku mówimy o owocach, owocach życia, owocach pracy. Dzisiaj warto, żebyśmy przypomnieli, jak to 33 lata temu, tuż po otrzymaniu wieści o wyborze Jana Pawła II, na wszelkie sposoby staraliśmy się jakoś sobie wytłumaczyć to wielkie wydarzenie. Często odwoływaliśmy się do literatury. Popularność zdobył wówczas wiersz Juliusza Słowackiego. Przypomnijmy niektóre jego wersety. Pośród niesnasków, pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla słowiańskiego oto papieża, otwarty tron. I to się stało. Wielu z nas pamięta ten przedziwny wieczór. 16 października to niesłychane zaskoczenie i ten niekończący się entuzjazm. A wszystko się spełniło właśnie tak, jak napisał przed laty poeta. Były niesnaski i było ich wiele na całym świecie i w naszej ojczyźnie. Jutro będziemy wspominali straszną nowojorską tragedię. Papież nie uciekał przed nimi. Wystawiał się na ataki, a także na kule. Papież nie lękał się ani przeciwników, ani przeciwności. Chociaż to nie było takie proste. O czym pisze dalej Wielki Krzemieńczanin: A trzebaż mocy, byśmy ten Pański dźwignęli świat. Więc, więc o to idzie papież słowiański, ludowy brat. Jan Paweł II wciąż przemierza ludzkie drogi. Możemy go spotkać, sięgając po jego książki, z zapartym tchem, słuchując się w jego słowa i wpatrując się w jego sylwetkę obecną na ekranach. Zresztą, My Go czujemy wciąż, obecnego w naszych sercach. On nam nadal przypomina o tej mocy, którą udziela Pan Bóg, aby przemieniać świat, aby Go dźwigać z tych straszliwych upadków. Nie będziemy sami w tym trudzie. Możemy być spokojni. Jan Paweł II nas nie zostawi samymi sobie, on już jako błogosławiony podąża jeszcze wytrwalej, dociera wszędzie, a zawsze z błogosławieństwem. Papież ma prawo do naszych serc i do naszych umysłów. Czy potrafimy wespół z Nim kontynuować to Jego, a właściwie Chrystusowe dzieło? Czy nie zabraknie nam dobrej, silnej woli? A może nadal będziemy się poddawać każdej pokusie. Jak to wyznaje Piotr Kropotkin, czerwony książe, związany z Leninem, choćby arystokratą. Poszedł za układem. W swoich wspomnieniach zanotował pod dniem 11 grudnia 1920 roku. Ileż setek lat potrzeba, aby dać ludziom świadomość z tego, co mogliby zrobić, gdyby zechcieli być wolni? To jego refleksja. Ledwo to napisałem, zaznacza mój szatan, który od pewnego czasu wtrąca się do każdej rozmowy, jaką sam ze sobą prowadzę, spytał ze śmiechem. Ale czy sądzisz, że skłonni są oni zapłacić za wolność taką cenę, jaką byłoby nieczynienie krzywdy swoim bliźnim. Problem wolności zostaje tutaj jakże dramatycznie ukazany. A więc chyba należy powtórzyć pytanie, czy jesteśmy gotowi powstrzymać się od czynienia zła od grzechów? Aby żyć, rozumieć i wykorzystywać wolność. Czyżby te nasze kłopoty z wolnością nie płynęły stąd, że nasz glob nie jest jeszcze wciąż przepalony sumieniem, na coś musimy się zdecydować. Mamy dożynki. Są one efektem naszej troski o czystość pola, naszych się zasiewów i żniw. Co się dzieje z naszą kulturą, czyli z naszymi duchowymi, intelektualnymi polami, z naszymi mediami, z naszymi obyczajami? Dlaczego przykład błogosławionego, Jego nauki, tak nam się wydaje, nie przynoszą oczekiwanych owoców? Czyżby jednak gleba naszych sumień, była istotnie tak bardzo zaśmiecona? A skoro tak, skąd się to bierze? Kto jest tym złym człowiekiem, który sieje konkol? Kto jest tym niegodziwcem, co zachwaszcza rolę naszych umysłów? Dziczeje nasza kultura. A po drodze gubimy naszą tożsamość, a nawet zapominamy o ludzkiej godności. Szukajmy przyczyn. Oczyszczajmy pole. Pytajmy siebie, kto to wszystko rozsiewa. Jak to wszystko zabezpieczyć? Popatrzmy, kto to może na tym się wszystkim kryć. I znowu, czy nie ma racji Norwid, gdy przestrzega? 150 lat temu. Widzę, że skoro wolność słowa. Jest w ucisku, to co jej wzięto, cynim zdaje po śmiewisku. Ironia to bierze w opiekę macoszą, mówiąc, nie znieśli prawdy, niech poświst jej znoszą. A to wszystko sprawdza się. Wystarczy sięgnąć po te gazety, których jest tak wiele. Wystarczy też otworzyć jakieś radio. Albo też i telewizor. Nas to nie przeraża, że ten zasięg zła jest tak zmasowany, oparty na potężnych finansach, na technice super, po to tylko, żebyśmy zostali wyłącznie tylko konsumentami, żeby nas zniewolić, żeby pozbawić nas. Wolnego myślenia, świadomego wyboru, Coś jest na rzecz. Tylko wciąż nie zapominajmy, że przeżywamy dożynki. Dajmy spokój żalom i lamentacjom. Nie podlewajmy po prostu chwastów. Nie płaćmy za media przebrane za babcię. Z tej baśni o sierotce Marysi. Za babcię. Ale o wilczej paszczy i wilczym apetycie. Niech w naszych domach nie będzie miejsca na trującą prasę, czy też radio i telewizję. Dopiero co dobiegł końca rok kolbiański, święty Maksymilian Marian Kolbe, patrząc na manifestacje początków XX wieku, wrogów Boga i człowieka, gdyż to jest zawsze to samo. Każdy wróg Boga z natury rzeczy z wrogiem człowieka, postanowił oczyścić Polskę z zachwaszczonych mediów i znalazł wśród naszych poprzedników zrozumienie, przed II wojną światową nie było niemal domu w Polsce, do którego nie docierałby rycerz niepokalanej. Nic dziwnego, że czas straszliwej próby, jaką stała się II wojna światowa, a później lata zniewolenia ateistycznego nasi poprzednicy przetrzymali heroicznie. i Jesteśmy z nich dumni. A cóż się dzieje z nami? Uzależniamy się od fałszywych opinii, osłabiamy moralność, lekceważymy wartości, a później narzekamy i narzekamy, że rodzina jest słabą. Małżeństwo nietrwałe i żadnych wniosków konkretnych. One są proste. Popierajmy dobre i uczciwe media. Korzystajmy z nich. Niech w każdym naszym domu będzie solidne pismo. Niech do każdego domu dociera właściwa stacja. Miejmy możliwość uczestniczenia w życiu kościoła, chociażby przez korzystanie. Z reportaży telewizji trwam, jak to wymieniłem, ile to naszych miejscowości zostało objęte jej promocją. I jeszcze jedno, przed nami kolejne wybory do Sejmu i Senatu. To ważne wydarzenie. Kolejne plony bowiem będą zależeć od ustaw i różnych decyzji parlamentarnych. Módlmy się w intencji wyborów o dobrych posłów i senatorów, o dobry, godny i uczciwy rząd. Starajmy się wszyscy wziąć udział w wyborach. Nie zapominajmy o krwi przelanej na Podlasiu, walkach o to, aby kolejne pokolenia mogły w sposób wolny wybierać. Niech 100% mieszkańców naszej diecezy pójdzie do urn. Wybierajmy ludzi sumienia, Bezinteresownie dla dobra Polski. Nie lękajmy się pielęgnować pięknych i pouczających zwyczajów. Powracajmy do praktyk, do znaku krzyża przed rozpoczęciem siewu i do jego symbolu, robionego ze zbóż na zakończenie żniw. Nie wypada też zapomnieć o tym samym geście. Przy łamaniu chleba, Boch na chleba nie ma dobrych zbiorów bez dobrze uprawianego pola, nie ma dobrych upraw bez właściwego klimatu, nie ma Bożego błogosławieństwa bez naszej współpracy z Bożą łaską, nie ma dobrego wychowania nowych pokoleń, bez ukazywania przykładów ludzi sumienia, choćby błogosławionego. Jana Pawła II, a On nas poucza w nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii, jak to często robił za swego ziemskiego życia. On nam mówi pamiętajcie, albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba wstępuje i życie daje świat. Z Nim, z Jego pomocą posprzątajmy nasze gleby. Rzucajmy dobre ziarna do serc i do ziemi i bądźmy spokojni o żniwa. I dziękujmy Mu za to, jak szczerze dziękujemy za ten trudny rok, pamiętając zawsze o Waszych dłoniach, drodzy rolnicy, a Wy o swoich dłoniach, o niepokojach, o sercu do polskiej ziemi. Amen.